każdy, kto go znajdzie, będzie trwał na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? On rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystusie. Kochani moi, dzisiaj, w tym trzecim dniu naszych świętych rekolekcji, chciałbym zaprowadzić was o krok wyżej. Mówiliśmy w niedzielę o tym, jak łatwo osądzamy drugiego człowieka, jak łatwo segregujemy różne grzechy, które według naszego widzimisię są tymi strasznymi, a nie widzimy grzechów, które są naprawdę bardzo poważne, które nam się wydają takie zwyczajne, normalne i codzienne. Mówiliśmy o tym, jak łatwo osądzając, wchodzimy w rolę demona, który oskarża nas przed Bogiem 24 na dobę o to, jak jesteśmy beznadziejnymi grzesznikami. I mówiliśmy o tym, jak rozróżniać osądzenie, obmawianie i pogardę, która rodzi się w naszych myślach, w naszych słowach i może urodzić nasze czyny. I że nie ma nic straszniejszego, jak wielu świętych mówiło, od grzechu osądzania, obmawiania i pogardzania drugim człowiekiem. Dzisiaj chciałbym was zaprowadzić, jak powiedziałem, jeszcze krok wyżej. To znaczy, przy całej świadomości, że mamy oceniać czyn, czy jest dobry, czy jest zły, mamy odciąć się jednocześnie od sądzenia tego, który ten czyn uczynił, aby nie wpaść w pogardę. I to nie jest łatwe. Wiecie dobrze o tym, że to nie jest łatwe. Ale jesteśmy do tego powołani, aby być tymi, którzy z jednej strony oceniają w świetle Słowa Bożego dobro i zło, ale jednocześnie stają się wstawiennikami za tych, którzy idą na potępienie. Nie tymi, którzy ich skazują na piekło, nie tymi, którzy podnoszą palec i wręcz wołają o karę za ich grzechy,
ale tymi, którzy wstawiają się za grzesznikami, aby zostali uratowani od piekła. I teraz nie mogę być skuteczny w modlitwie wstawienniczej za tych, którzy idą na potępienie, jeśli w swoim sercu ich osądzam. Jeśli w swoim sercu żywię najgorsze uczucia do nich. Nie mogę być skutecznym wstawiennikiem. Dlatego jeśli chcę naprawdę wstawiać się za tymi ludźmi, którzy idą szeroką drogą na potępienie, jak mówiliśmy, to muszę być tym, który musi wołać o serce Boże w swoim sercu, oczy Boga w swoich oczach, oczy wiary, które są otwarte na to, aby widzieć Boga, który cierpi, którego serce jest zmiażdżone tym, że Jego dzieci idą na potępienie wieczne i one nie potrzebują jeszcze naszego potępiania, naszego odrzucenia, naszego czasami bezlitosnego sądu. To im naprawdę nie pomoże w drodze nawrócenia. Pamiętacie, kiedy Bóg powołuje Abrahama, pracuje nad jego sercem. Powołuje Abrahama i dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, w której chce ukarać Sodomę, Gomorę. Chce ukarać to miasto, które jest miastem grzechu. Takie Sin City, nie? Miasto grzechu. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Kiedy mówimy o karze Bożej, to mówimy o tym, że Bóg, dając nam przecież wolną wolę, daje nam równocześnie świadomość tego, że skutki i konsekwencje naszych grzechów i naszych wyborów obrócą się przeciwko nam. Nie możemy w żaden sposób widzieć w Bogu kogoś wściekłego, kto nie panuje nad swoim gniewem, widząc grzechy ludzi. I który jak gromowadny Neptun wyciąga swój trójząb, żeby uderzyć w grzeszną ludzkość. Pamiętajmy, że On jest tym, którego serce jest wstrząśnięte naszą grzesznością. On cały czas jest tym samym Bogiem, który wziął wszystkie nasze grzechy na drzewo krzyża i pozwolił, aby te grzechy go zmasakrowały, storturowały, uczyniły go niepodobnym do człowieka, jak mówi 53 rozdział Księgi Izajasza. I pomimo tego, że wszystkie nasze grzechy zmasakrowały go i zamordowały na drzewie krzyża, On wołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz, przebacz, przebacz. I krew Jezusa od tego momentu wstawia się za każdym z nas do Boga o przebaczenie nam naszych grzechów. I każdy z nas jest powołany do tego, aby, już nie mówię o osądzeniu, ale o wstawianiu się za tymi, którzy czynią źle, grzeszą świadomie czy nieświadomie i idą szeroką drogą na potępienie. Bóg sprawdzał serce Abrahama, jak bardzo Abraham rozumie serce Boga. I kiedy Bóg jest zmuszony, aby skutki i konsekwencje grzechów Sodomy i Gomory obróciły się przeciwko nim, bo stworzył człowieka, jeszcze raz mówię, z wolną wolą. A wolna wola to również pozwolenie, aby skutki i konsekwencje naszych wyborów obróciły się przeciwko nam, wyborów złych i grzesznych. Bóg nie jest odpowiedzialny za zło na tym świecie. Zło powstaje, jest generowane przez skutki i konsekwencje naszych złych wyborów, które obracają się przeciwko nam. Grzechy ludzkości, nieodpokutowane, nieodżałowane, obracają się przeciwko ludzkości. Ale Bóg pragnie nas ratować. I z jednej strony wysyła proroków sądu, którzy pokazują, że jeśli ludzie się nie nawrócą, to zginą.
A z drugiej strony powołuje proroków miłosierdzia, którzy nie zaprzeczają prorokom sądu, ponieważ prorocy sądu objawiają sprawiedliwość Bożą, czyli to, że skutkiem i konsekwencją naszych wyborów będzie kara, którą sami sobie wymierzymy za to, jak grzeszymy i co złego robimy. A z drugiej strony Bóg chce nas ratować swoim miłosierdziem, wołając o tych, którzy wstawią się za największymi grzesznikami, aby zostali uratowani. I Abraham, który rozumie serce Boga, rozumie, jak bardzo Bóg chce uratować chociażby tych w Sodomie i w Gomorze, którzy swoimi grzesznymi, destrukcyjnymi czynami sprowadzają na siebie karę. I pamiętacie, że Mojżesz się wstawia. Jeśli będzie 50 sprawiedliwych, uratujesz? Mówi, uratuję. Jeśli będzie 40, uratujesz? Uratuję. Jeśli będzie 30, uratujesz? Uratuję. Jeśli będzie 20, uratujesz? Uratuję. Jeśli będzie 10, uratujesz? Uratuję. Nie było nawet 10. Nie było nawet 10 sprawiedliwych w Sodomie i Gomorze. Matka Boża mówi siostrze Łucji, Fatimie, że świat dzisiaj jest nieskończenie to może nie złe słowo, ale jest o wiele gorszy niż za czasów Sodomy i Gomory. Jeśli więc Sodomę i Gomorę spotkał ogień, który ich całkowicie zniszczył, co spotka ten świat? Sąd nad światem się zaczyna. Sąd, który jest pozwoleniem, bo człowiek nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego i to globalnie nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego. Bóg z największym cierpieniem swojego serca pozwoli, aby skutki i konsekwencje ludzkości, skutki i konsekwencje ich grzechów obróciły się przeciwko nim. Ale jednocześnie Bóg powołuje proroków miłosierdzia, które będą wstawiać się za tymi, którzy idą szeroką drogą na potępienie. Zawsze jest tak, że reszta ratuje wszystkich. Że ta reszta Izraela staje się ofiarą za tych, którzy nie chcą Boga, którzy nie chcą pokutować, którzy nie chcą się nawrócić. I Bóg szuka dzisiaj wielu tych, którzy potrzebują nowego wylania miłosierdzia na swoje własne życie, żeby zaczęli żyć miłosierdziem względem tych, którzy idą jeszcze raz szeroką drogą na potępienie. I bardzo często będą to ci, którzy sami doświadczali przez wiele, wiele lat, że szli drogą na potępienie, lekceważąc sobie Boże przykazania. Jakiś czas temu, zupełnie niedawno, mówiłem o tym też w Kartuzach, że bardzo dużo dostaję w tej chwili maili, SMS-ów, telefonów z prośbą o spowiedź z całego życia. I to ciekawe, od wielu mężczyzn, którzy latami nie chodzili do kościoła. Jeden z takich mężczyzn przyjechał do mnie, pokonując 400 kilometrów, umawiając się tylko na spowiedź, nie? Pytam, jak to się stało, nie? On mówi, proszę księdza, ja prawie 40 lat nie byłem u spowiedzi. Ostatni raz byłem u spowiedzi świętej w czasie pierwszej komunii świętej. Nie chciałem mieć z Bogiem, z Kościołem nic do czynienia. Nienawidziłem księży. Moja mama nieustannie modliła się na różańcu za mnie. Kiedy widziałem ją modlącą się na różańcu, jej oczy pełne cierpienia i łez, kiedy patrzyła na moje życie, wpadałem w furię i agresję. Moja mama nie żyje od roku.
Kilka dni temu obudziłem się z całkowitą świadomością tego, tak jakbym był w innym stanie świadomości niż dotychczas przez te 40 lat. Tak jakby mi ktoś mówił w sercu, to jest ostatni czas. Albo się nawrócisz, albo zginiesz na wieczność. Mówi, od 3 dni nie chodzę do pracy. Od 3 dni nie mogę jeść. Wiem tylko jedno. Muszę jak najszybciej się wyspowiadać. 40 lat nie był u spowiedzi. Rozumiecie? Takie rzeczy się dzieją teraz. Czas przyspiesza. Czas naszego nawrócenia. I czas, że tak powiem, pieczętowania. Czy przez Boga, czy przez bestię. Teraz jest czas wyboru. Ostatecznego wyboru. Dlatego jest tak ważne, kochani, abyśmy tutaj, jak jesteśmy w Kościele, stali się wstawiennikami za takimi osobami. Naprawdę to nie jest tak, że po ludzku wydaje się, że wszystko jest stracone u człowieka, który może latami, może całe życie kpił sobie z Boga i my myślimy, że nie, za Niego już nie ma sensu się modlić. Tu już jest sprawa całkowicie przegrana. Nie. Dzisiaj jest czas bardzo zaskakujących cudów nawróceń, których byście się zupełnie nie spodziewali. Znam osoby z pierwszych stron gazet, które dotychczas prowadziły życie tak hulaszcze, wchodząc we wszystkie 7 grzechów głównych, rozkoszując się nimi. Dzisiaj w ukryciu swojego mieszkania leżą krzyżem, płaczą i pokutują za swoje grzechy. Nie mówią o tym w gazetach, nie udzielają wywiadów. Tą pokutę widzi tylko Bóg, który z całym miłosierdziem wylewa swoją czułość na pokutującego. I to są tak zaskakujące przemiany, tak zaskakujące dotknięcia łaski, że sam jestem cały czas zaskakiwany, jak to się niesamowicie dzieje. Jak Bóg działa w sercach tych ludzi, których zupełnie byście się nie spodziewali, że to właśnie oni. Że to właśnie oni. Chciałbym, kochani, abyśmy tego wieczoru nauczyli się takiej modlitwy wstawienniczej. Modlitwy wstawienniczej, która będzie troszeczkę inna niż nam się wydaje, a mianowicie związana z takim terminem biblijnym, który nazywa się usprawiedliwienie. Bardzo rzadko mówimy w Kościele o usprawiedliwieniu. Bardzo często o zbawieniu, ale rzadko o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwienie dokonało się w trakcie naszego zbawienia, gdzie Jezus nie tylko, że nam przebaczył grzechy, ale też usprawiedliwił nas z tych grzechów. Jednym z najpiękniejszych definicji usprawiedliwienia, które daje nam zupełnie nową wolność w relacji z Bogiem, to jest taka definicja. Usprawiedliwienie stwarza na nowo zażyłość z Bogiem, taką, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Taką zażyłość z Bogiem, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Mówiliśmy o tym, że skutkami, konsekwencjami grzechu, o którym widzimy chociażby w Księdze Rodzaju, w kontekście grzechu pierworodnego, jest generowanie w naszej duszy lęku przed Bogiem, wstydzie na samego siebie, który jest wręcz wcielony w nasze ciało i tego poczucia winy, które jest nie do zniesienia, które zrzucamy na drugiego człowieka, bo ono jest nie do zniesienia. Lęk, wstyd, poczucie winy. I my nawet, kiedy przyjmujemy Boże przebaczenie, to bardzo często
Nie przyjmujemy łaski usprawiedliwienia, nie tylko przebaczenia naszych grzechów, ale też usprawiedliwienia, że nie musimy już żyć w lęku z powodu tego, co zrobiliśmy złego. Nie musimy żyć w tym paraliżującym wstydzie na samego siebie z powodu tak trudnej, bolesnej, grzesznej biografii mojego życia. I nie muszę żyć w poczuciu winy z powodu tego, co zrobiłem, bo Bóg mi nie tylko przebaczył, ale też usprawiedliwił. Czyli mogę żyć z Nim w takiej zażyłości, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Mogę rzucić Mu się w ramiona, mogę rzucić Mu się na szyję, i nie wstydzić się, i nie bać, i nie mieć poczucia winy z powodu tego, że tyle razy zawiodłem Go i tyle razy zgrzeszyłem. To jest łaska usprawiedliwienia, o którą warto się modlić całym sercem. Szczególnie zaraz po spowiedzi świętej, żeby nie tylko przyjąć Boże przebaczenie, ale też przyjąć łaskę usprawiedliwienia. I kiedy doświadczam tego, jak to jest piękna łaska, zaczynam usprawiedliwiać tych, których może nawet wcześniej osądzałem, obmawiałem, potępiałem. W jaki sposób mam to robić? Chciałbym, żebyście posłuchali, jak to robiła jedna z też z moich ulubionych mistyczek. Taka siostra Faustyna włoska, która w podobnym czasie miała objawienia Bożego miłosierdzia, i której Bóg w niesamowity sposób pokazuje, jak chciałby, żebyśmy modlili się za grzesznikami, prosząc o łaskę usprawiedliwienia ich. Nie tylko przebaczenia, ale też usprawiedliwienia. Siostra Konsolata Betrone, bo o niej mowa, pisze tak. Gdy Jezus daje upust twemu sercu i skarży się na jakąś duszę, ja zamiast wierzyć Jego skargom, tłumaczę Mu: nie, Jezu, nieprawda, że tak jest. I usprawiedliwiam tą duszę i współcierpię. Czuję w sobie, że Jezus rozbogadza się wtedy i jest bardzo zadowolony. I kończę modląc się za tę duszę. To jest to, o czym mówi święty Jan Bosko, abyśmy w każdej duszy, w każdym człowieku znaleźli najmniejsze dobro i o tym dobru mówili Bogu. I na tym dobru zaczęli budować proces wychowawczy do świętości drugiego człowieka. Jakie to byłoby piękne na przykład w małżeństwie, nie? Gdybyśmy nie skupiali się tylko na tym, co złego widzę w swoim współmałżonku, ale dostrzegli to dobro, chociaż ono może być bardzo małe, i za to dobro zaczęli dziękować Bogu. Za to dobro zaczęli dziękować swojemu współmałżonkowi. To dobro zaczęli wywyższać, aby ono zaczęło coraz bardziej się rozrastać. Żebyśmy, uchwyciwszy się tego małego dobra, mogli zbudować swoją modlitwę wdzięczności za tego człowieka przed Bogiem. To jest bardzo ważne. I siostra Konsolata mówi dalej tak. Serce Jezusa jest sercem matczynym. Jeśli jakaś mama przybita cierpieniami zadanymi jej przez niewdzięcznego syna, powierza go jakiejś przyjaciółce, jeśli ta przyjazna osoba, by ją pocieszyć, tłumaczy jej, przedstawiając jej syna w innym świetle, w dobrym świetle, to jak bardzo ta mama raduje się, wierząc, że jej syn jest dobry. Ma potrzebę tak myśleć i temu wierzyć. Serce matczyne jest słabym odblaskiem serca Jezusa. Jednakże matka nie potrafi zmienić niewdzięcznego syna. Natomiast Jezus, jeśli go prosimy, tak, nawróci tę niewierną duszę, która przebija jego serce. Jezus mówi siostrze Konsolacie: prawdziwa matka, niezależnie od tego, jak brzydkie byłoby jej dziecko, nie uważa go za takie. Dla niej jest ono zawsze piękne i takie pozostawia zawsze w jej sercu. I takie pozostanie zawsze w jej sercu. Otóż takie właśnie jest moje serce w stosunku do dusz także brzydkich, splamionych, zabrudzonych. Moja miłość uważa je zawsze za piękne. Zwróćcie na to uwagę.
My patrzymy na człowieka, pamiętacie Ewangelię o cudzołożnicy i faryzeuszach, stawiając często w centrum grzech tego człowieka. I widzimy człowieka przez pryzmat jego grzechu. Bóg patrzy na człowieka przez pryzmat miłości do niego, że stworzony jest on na jego obraz i podobieństwo. I choć teraz jest przybrudzony, zabrudzony przez grzech, to jednak Bóg widzi dalej niż grzech. Widzi piękno dziecka Bożego stworzonego na jego obraz i podobieństwo. Tego musimy się cały czas uczyć. Cierpię, mówi Jezus, kiedy mi się wskazuje ich brzydotę. Cieszę się natomiast, kiedy niezależnie od moich uczuć macierzyńskich perswaduje mi się, że nie są brzydkie. Mówi mi się, że to nie jest prawda, że są piękne. Wiem, że to jest takie miłosierne oszukiwanie, a jednak potrzebuję tak wierzyć. Dusze są moje, za nie przelałem wszystko moją krew. Zrozum więc, jak rani moje matczyne serce to wszystko, co jest surowym osądem, naganą, potępieniem, nawet jeśli jest opartym na prawdzie. Jaką pociechą natomiast to wszystko, co jest współczuciem, przebaczeniem, miłosierdziem. Nie sądź nigdy nikogo. Nigdy nie wypowiadaj słowa surowego przeciw komukolwiek. Ale pocieszaj moje serce. Odrywaj mnie od moich smutków i dając upust pomysłom właściwym miłości, ukazuj jedynie dobre strony grzesznej duszy. Ja ci będę wierzył, a potem będę słuchał twojej modlitwy w jej intencji i na pewno jej wysłucham. Gdybyś wiedziała, jak cierpię, wymierzając sprawiedliwość. Stosuj miłosierne podstępy. W tym wypadku moje serce potrzebuje wierzyć, że nie jest prawdą, iż moje stworzenia są tak niewdzięczne. Jeśli usiłujesz przekonać mnie, mówiąc, że nie jest to prawdą, iż dana dusza jest tak zła, niewierna, niewdzięczna, to ja chcę ci od razu uwierzyć. Tak już jest, że moje serce czuje potrzebę takiego pocieszenia. Czuje potrzebę czynienia zawsze miłosierdzia, nigdy zaś sprawiedliwości. Nie zapominaj nigdy, że ja jestem i lubię być wyłącznie dobrym i miłosiernym wobec moich stworzeń. Kochani moi, chciałbym, żebyśmy dzisiejszego wieczoru poprosili i prosili każdego dnia, szczególnie kiedy mamy takich ludzi, których trudno nam kochać, którzy zadają nam ból, którzy są jak te węże z dzisiejszego pierwszego czytania, które kąsają na pustyni Izraelitów. Izraelici się ich boją, bo one wychodzą spod piasku, niespodziewanie atakując, niespodziewanie kąsząc, zadając ból. Notabene, dlaczego te węże się pojawiły? Ponieważ Izraelici weszli w osądzanie przeciwko Mojżeszowi. Dlatego pojawiły się węże. Zwróćcie na to uwagę. Czy czasami w twoim życiu nie pojawiają się węże, które ciebie kąsają i niszczą, zadają ból i cierpienie, ponieważ ty masz język, którym nieustannie osądzasz innych ludzi. I sam otworzyłeś się na karę przez skutki i konsekwencje twojego osądzającego języka, aby wygenerować węże,
które Ciebie teraz atakują i zadają ból. Pomyśl o tym. Czy czasami Twoje życie pełne cierpienia, jak często mówisz, nie jest spowodowane tym, że Twój język nieustannie osądza drugiego człowieka? Żyjesz w nieprzebaczeniu, w osądzie za jego plecami, obmawianiu, plotkowaniu, oczernianiu, potępieniu. Pomyśl o tym. Uwalniasz węże przez swój czyn osądu, przez swój język obmawiający, oczerniający. Uwalniasz węże. Jaki jest ratunek? Popatrzeć na tego, który będzie wywyższony. Na krzyżu Jezusa Chrystusa. Słowa Ewangelii świętego Jana. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Bóg wywyższy Syna Człowieczego. I słowa Ewangelii mówią o tym, że kiedy Jezus zostanie wywyższony, wszystkich przygarnie do siebie. Kiedy zostanie wywyższony, jaki jest ratunek przed kąsającymi wężami? To może być Zdzisiek, Zośka, Kryśka, szef pracy, twoja teściowa. Nazwij kogokolwiek, kto jest takim wężem, który kąsa cię każdego dnia, zadając ból swoim zjadliwym językiem, oskarżeniami, osądami i tak dalej. Pomyśl, czy czasami nie jest to spowodowane twoim własnym osądzającym językiem. Pomyśl o tym, jaki jest ratunek? Nie patrzeć na węże, które kąsają, tylko popatrzeć na tego, który jest przybity do krzyża, wywyższony nad ziemię. I tak jak w pierwszym czytaniu, kąsający, ukąszony przez węże Żyd, jeśli spojrzał na węża wywyższonego na palu, od razu otrzymywał uzdrowienie z ukąszeń węży wychodzących z pustyni. Tak samo jeśli ja, kąsany przez różne węże, kąsany przez ich zjadliwe języki, będę patrzył na Jezusa, zostanę uzdrowiony Jego miłością, Jego miłosierdziem, Jego słodyczą, Jego pragnieniem przebaczania mi i tym wężom, którzy mnie kąsają. I wtedy, kiedy ja, patrząc na Jezusa, zjednoczę się z Jego sercem, zjednoczę się z Jego myślą, zjednoczę się z Jego miłością, zjednoczę się z Jego duchem, zjednoczę się z Jego przebaczeniem, wtedy zostanę uzdrowiony i te kąszące węże nie będą miały już żadnego wpływu na mnie. Nie zatrują mnie swoim jadem. Ale ratunkiem jest wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa, wywyższonego na krzyżu, który cały czas, patrząc na mnie, mówi: Dominik, przebaczam Ci, usprawiedliwiam Cię z każdego grzechu, abyś już nie musiał żyć w lęku przede mną z powodu Twoich grzechów, abyś nie musiał żyć w poczuciu wstydu i winy z powodu Twoich grzechów. Chcę Cię usprawiedliwić. I On tak otwiera swoje dłonie, aby mógł przytulić się do Niego. A potem, po tym przytuleniu i uzdrowieniu mojego serca, otworzyć swoje dłonie na tych, którzy mnie kąsają i stać się tym, który będzie modlił się, wstawiając się za nimi, aby nie szli szeroką drogą na potępienie. I nie tylko wstawiając się, prosząc, aby Bóg im przebaczył, aby się nawrócili, ale też szukając najmniejszego dobra w tych ludziach, żeby przedstawiać ich Jezusowi, bo wtedy nie tylko, że Jezus wysłucha prośby o nasze nawrócenie, ich nawrócenie, ale też w szczególny sposób będę pocieszał Jego zmiażdżone serce na krzyżu. To jest tak ważne. Jezus chce, abyśmy
Mówili o ludziach tylko dobrze, co nie znaczy jeszcze raz, nie oceniali czynów, bo czyny mamy oceniać, czy jest czyn dobry, czy jest czyn zły, ale nie możemy osądzać człowieka. A to jest szalona różnica. Amen. I do naszego Ojca w niebie zanieśmy wszystkie nasze prośby. Ojcze, oddajemy Ci cały Kościół Święta, by nieustannie wzrastał w mocy przebaczania. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, którzy zredukowali swoje chrześcijaństwo do paciorka rano i wieczorem, zjedzenia rybki w piątek zamiast mięska, pójścia do Bozi w niedzielę w gościnę, aby zrozumieli, jak mają wielkie powołanie bycia wstawiennikami za cały świat. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, z naszych rodzin, krewnych, przyjaciół, znajomych, za kapłanów oczyszczających się w czyśćcu, aby jak najszybciej weszli do nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych intencjach, które mamy teraz w sercu, które nam się rodziły w trakcie tej Eucharystii. Może pomóc się za te osoby, które są kąsającymi Ciebie wężami, pojawiającymi się ze swoim jadem w najmniej oczekiwanej sytuacji. I może całe Twoje życie jest skupione na tym, żeby wypatrywać tych wężów, chronić się przed ukąszeniem, zamiast patrzeć na tego, który chce Ci momentalnie dać uzdrowienie od tego jadu. Pomyśl teraz o tych osobach i złóż je na ołtarzu. Nie tylko prosząc, aby Jezus im wszystko przebaczył, nie tylko prosząc o ich nawrócenie, ale też prosząc dla siebie o łaskę, aby nawet ich usprawiedliwiać w swoim sercu. Chociażby ze względu na cierpiącą i trudną historię ich życia. Ojcze, przyjmij te wszystkie prośby, które składamy na Twoim sercu. Za wstawiennictwem Matki Bożej, Matki Miłosierdzia i przez Chrystusa, Pana naszego.